powstańcy wielkopolscy, patronem liceum w Tarnowie Podgórnym. Górskie bieganie w Puszczy Zielonce. Srebrny jubileusz Stowarzyszenia imienia Leszka Grajka. Lutego 1919 roku podpisano rozejm w Trewirze, który zakończył zwycięskie dla Polaków powstanie wielkopolskie. 97 lat później liceum ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym otrzymało imię Powstańców Wielkopolskich. Szkoła starała się o patrona od dawna. Procedurę wyboru rozpoczęto w ubiegłym roku szkolnym. Pan dyrektor szkoły wybrał specjalny komitet, który organizował różnego rodzaju spotkania i przeprowadzał poszczególne wybory. Z kilku patronów, z kilku kandydatów na patronów wybraliśmy w drodze głosowania, a brali w nim udział zarówno rodzice uczniów, uczniowie, absolwenci, a także całe grono pedagogiczne. Patrona, który został dziś nadany naszej szkole, czyli Powstańców Wielkopolskich. Powstańcy Wielkopolscy to wybór w pełni uzasadniony. Gmina Tarnowo Podgórne jest ściśle związana z powstańczym zrywem. W Lusowie ostatnie lata życia spędził dowódca powstania generał Józef Dowbor-Muśnicki. Tam znajduje się jego grób, Muzeum Powstańców Wielkopolskich, a od niedawna również jedyny na świecie pomnik generała. Takie imię dla szkoły to pretekst do przyjrzenia się historii powstania, do lekcji patriotyzmu. Nawiązywanie do tradycji powstania wielkopolskiego, powstania udanego, czyli przemyślanego z mądrością, z rozwagą. To są takie cechy, na których można bazować i współcześnie, wychowując młodzież. Myślę, że to bardzo ważne, żeby i patriotyzmu uczyć, i jednocześnie pewnej pracy organicznej, rozsądnej, takiej rozważnej, żeby wiedzieć, jakie mogą być efekty. Powstanie Wielkopolskie nie było spontanicznym zrywem. Poprzedziły je lata ciężkiej pracy organicznej, które trafnie podsumowuje tytuł serialu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Te wartości sprzed niemal 200 lat wciąż warto wpajać młodzieży. Myślę o pracy organicznej, o takim codziennym, mozolnym działaniu, by budować coś nowe. Myślę o rozwadze, rozsądku, myślę oczywiście o patriotyzmie i poświęceniu, ale także i o takim działaniu codziennym, które buduje naszą rzeczywistość. Uczniowie wybrali świadomie patrona swojej szkoły i są z niego dumni. Jeżeli mamy już takie imię naszej szkoły, to jednak chcielibyśmy pogłębić naszą wiedzę o tym, co tak się naprawdę wydarzyło. Jednak na historii już wiele informacji o tym uzyskaliśmy, ale myślę, że przez to będziemy chcieli pogłębiać naszą wiedzę. Jest to bardzo ważny dla nas dzień, ponieważ nasza szkoła oddaje cześć bohaterom, którzy mają odnieść bardzo duże znaczenie dla naszego województwa jednak, tak? Powalczyli, historia naszego Poznania też i nasza szkoła zobowiązuje nas też do pamiętania o tych bohaterach. Nadanie imienia szkole miało uroczystą oprawę. Przy wejściu do szkoły zainscenizowano powstańczy posterunek. W holu można było obejrzeć wystawę fotografii z Powstania Wielkopolskiego. Goście zobaczyli też prezentację multimedialną i pantomimiczny spektakl Walka dobra ze złem, przygotowany przez uczniów liceum. Ponad 3 hektary lasu nad jeziorem Bnińskim, a w nim kilka budynków, boiska, place zabaw. Tak wygląda dom dziecka w Kórniku Bninie, który jest jednostką organizacyjną powiatu poznańskiego. Dom dziecka w Kórniku Bninie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, do której trafiają dzieci na mocy postanowień sądu rodzinnego. Są to dzieci z rodzin w sytuacjach kryzysowych, gdzie rodzice bezpośrednio nie mogą sprawować pieczy i gdzie konieczna jest pomoc innych dorosłych, żeby próbować tę sytuację naprawić. W domu przebywa 30 dzieci. Każde z nich ma swoją smutną historię. Wbrew powszechnemu przekonaniu w domu dziecka nie ma sierot. Wszystkie dzieci mają rodziców. Wychowawcy i psycholodzy dbają o to, by ich podopieczni zapomnieli o traumach, poczuli się potrzebni i szczęśliwi. Naszym głównym celem jest praca oparta o teorię przywiązania, czyli chodzi tutaj o budowanie relacji pomiędzy dzieckiem a osobą dorosłą, w tym wypadku tutaj pomiędzy opiekunami, którzy tutaj pracują, wychowawcami i innymi pracownikami.
I w związku z tym też jakby tutaj bazujemy w szczególności na takich zajęciach, które są związane z ciałem. Ponieważ gdzieś tutaj też w wyniku doświadczeń traumatycznych też może się pojawiać takie rozszczepienie pomiędzy ciałem, umysłem i emocjami. Dzieci podzielone na grupy mieszkają w osobnych domach z kuchnią, łazienkami, sypialniami i salonem. Wstajemy rano, jemy śniadanie, wchodzimy do szkoły. Wracamy w godzinach od 15 do 16. Później mamy odrabianie lekcji, zajęcia, na przykład takie dla osób udzielnianych, zajęcia fotograficzne. No i jemy później kolację i spędzamy razem wspólnie czas na boisku bądź w grupie. Nikt tu nie narzeka na nudę. Każde zajęcie może być formą terapii. Na przykład te prowadzone w pracowni fotograficzno-filmowej. Wyjeżdżamy na wystawy. Oglądamy wystawy, sami organizujemy wystawy, robimy albumy, wydajemy albumy fotograficzne, jeździmy w plenery fotograficzne. To wszystko powoduje, że ta codzienność taka napełniona też obowiązkami, szkołą, nauką, odrabiankami tak zwanymi, jest trochę bardziej kolorowa tutaj dzięki tej pracowni. Wszyscy Cię kochamy, bądź wśród nas. Wszystkie działania, zajęcia, terapie mają doprowadzić do najważniejszego celu, jakim jest powrót dziecka do rodzinnego domu. Jeśli się to udaje, to się wszyscy bardzo z tego cieszymy, bo dom jest tym najważniejszym, bezpiecznym miejscem dla dziecka. Jeżeli się nie udaje, to szukamy innych form rozwiązań. Czy jest to piecza zastępcza rodzinna, czy to są adopcje, ale też mamy wielu wychowanków, dla których ten dom stał się tym domem, w którym uzyskały pełnoletność, z którym się związały i do którego wracają. Dom dziecka w Bninie ma ponad 80-letnią historię. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych w Owińskach zaprasza na drzwi otwarte. Drzwi otwarte przede wszystkim są przeznaczone dla kandydatów do naszej szkoły, ale również ci, którzy chcą się zapoznać z jej ofertą edukacyjną, a jeszcze nie myślą o tym, żeby zostać uczniami naszej szkoły, również bardzo chętnie ich tutaj ugościmy. Ośrodek w Owińskach jest jedną z kilku takich placówek w Polsce. Mieszczą się w nim 4 szkoły. Mamy wczesne wspomaganie rozwoju, które zajmuje się dziećmi od 6 miesiąca życia aż do wejścia w system edukacji szkolnej, szkołę podstawową, gimnazjum, liceum ogólnokształcące i zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie kucharz, tapicer, koszykarz, plecionkarz. Zajmujemy się dziećmi przede wszystkim niewidomymi, słabowidzącymi oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które w typie niepełnosprawności mają przede wszystkim niepełnosprawność wzrokową. Drzwi otwarte to wyjątkowa okazja do spotkania z uczniami, ich rodzicami i gronem pedagogicznym ośrodka. Zaprezentujemy, co potrafią nasi uczniowie. Będzie bardzo ciekawa rzecz, prezentacja dźwiękowego tenisa stołowego. Będzie poczęstunek, który przygotują nasi uczniowie kucharze. Będzie można zobaczyć, co robią nasi wikliniarze. Pokaz pracowni garncarskiej, no i pokaz naszych tapicerów. Drzwi otwarte w ośrodku w Owińskach w sobotę 12 marca od 11 do 13. Od ćwierć wieku pomagają niepełnosprawnym dzieciom, dorosłym i ich rodzinom. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski imienia Leszka Grajka w Swarzędzu świętuje 25-lecie, a zaczęło się tak. Uczyłam dzieci w klasach specjalnych i bałam się, że jak wyjdą ze szkoły, będą skazani na pobyt w domu, właśnie te dzieci z głębszym stopniem niepełnosprawności. I razem z rodzicami i z panem Leszkiem Grajkiem, który zrozumiał tą sytuację, założyliśmy stowarzyszenie 8 grudnia 90 roku. Dziś Swarzędzkie Stowarzyszenie to jedna z największych organizacji pozarządowych w powiecie poznańskim. Liczba osób objętych opieką i pomocą rośnie z roku na rok. Stowarzyszenie obejmuje opieką około 300 dzieci i osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami, często sprzężonymi. Organizujemy dla nich szereg specjalistycznych form opieki. Pracujemy nad kompleksowym systemem opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Jest rehabilitacja ruchowa, która jest rozdzielona między poszczególne tam osoby. Jest terapia dla dzieci na wózkach, dla dzieci małych, taka wczesna interwencja. To są dzieci od 2 miesiąca życia. Mamy również dogoterapię, hipoterapia, są zajęcia na basenie prowadzone, integracja sensoryczna oraz logopedia.
Stowarzyszenie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej. Tutaj w 8 pracowniach prowadzone są zajęcia dla kilkudziesięciu dorosłych podopiecznych. Uwielbia rehabilitację. Ma je tutaj pod dostatkiem, sama się zresztą dopomina o rehabilitację. Są różne zajęcia, co miesiąc zmieniają salę. Także może być w komputerach, może być na plastyce, czy w Krawieckiej. Bardzo lubi zresztą takie właśnie zajęcia. Mogę dzięki temu, że mamy tutaj 7 pracowni rozwijać swoje umiejętności na różnych poziomach. Bardzo miło czas. Tak szykuję śniadanie na koleżanek i kolegów. Wam bym się nudziła. Jubileusz był okazją do wspomnień, życzeń, gratulacji i podziękowań. Na uroczystym koncercie wystąpili podopieczni Swarzęckiego Stowarzyszenia i zaprzyjaźnionych placówek oraz zawodowi artyści. Z życzeniami przybyli goście zaprzyjaźnieni i wspierający jubilatów. Wśród nich delegacja powiatu poznańskiego, który dofinansowuje działalność i przedsięwzięcia Stowarzyszenia imienia Leszka Grajka. Te osoby niepełnosprawne, które są tutaj, które są w wielu warsztatach terapii zajęciowych, po pierwsze mają zajęcia, po drugie wspieramy w ten sposób i odciążamy rodziców. Wiele z tych osób wymaga specjalistycznego podejścia, cały sztab psychologów, pedagogów, logopedów, artystów czasami jest zaangażowany w stowarzyszeniach. Stowarzyszenie przygotowało specjalne podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają ich materialnie, duchowo, ofiarowują swój czas i życzliwość. Wśród wyróżnionych znalazła się redakcja powiatowej siedemnastki. Górskie biegi w powiecie poznańskim? Dlaczego by nie? Doskonale do tego nadaje się Dziewicza Góra w Puszczy Zielonce. Od października na jej stokach rozgrywany był cykl Grand Prix w biegach górskich. Bardzo piękne warunki do biegu górskiego. Każdy, kto tu przyjeżdża, biegając na ogół po mieście, bardzo się dziwi, że nieopodal miejsca, gdzie mieszka, są naprawdę duże góry i że można organizować bieg górski właśnie w Wielkopolsce. Z założenia miało to być zimowe Grand Prix. Pogoda zweryfikowała te plany, ale i przyczyniła się do większego zainteresowania górskim bieganiem. Udało się, mamy coraz większą rzeszę zawodników. Dzisiaj było ponad 300 osób startujących. Startują zawodnicy na 5 km, 10 km oraz zawodnicy z kijkami. Z biegu na bieg praktycznie pierwsze etapy są, że tak powiem, przetarciem szlaku, ponieważ zawodnicy przyjeżdżają, poznają trasę, są trochę zdziwieni. Organizatorzy przygotowali 5-kilometrową trasę. Na tak krótkim odcinku było aż 250 metrów przewyższeń. Część zawodników biegła jedną pętlę, bardziej wytrwali ścigali się na dystansie 10 kilometrów. Ten teren, jak tu jest Dziewicza Góra, razem ze szczytem dają bardzo duże możliwości. Jest to jeden z najwyższych punktów w okolicach Poznania, także chcieliśmy jak najbardziej urozmaicić trasę, także dwukrotny wbieg na jednej pętli daje się mocno we znaki zawodnikom. Najszybsi pokonali trasę w profesjonalnym tempie. Dla nich to trening i przetarcie przed biegami w prawdziwych górach. Chcę się ruszyć, biegać. Biegać jest dobrze, biegać jest zdrowo. A po górach? Po górach to dlatego, że się przygotowuję do półmaratonu w Sobótce. To jest ślężeński maraton, półmaraton. No i dlatego wymyśliłem sobie, że to będzie świetny trening do tamtej trasy. Dla wielu to nie wynik był najważniejszy. Dbałość o zdrowie i kondycję, możliwość poznania Puszczy Zielonki, świeże powietrze, piękne widoki. Powodów, dla którego było warto pobiec lub przejść się z kijkami, nie brakuje. Super, bardzo ciężka, ale atmosfera świetna, wszyscy się motywowali i dopingowali ekstra. Bardzo mi się podobało. Jest trudna, ale jestem zadowolona z tej trasy, mimo wszystko. Pokonuję swoje granice trudności. Było fantastycznie, było ciężko. Ale warto i na pewno tutaj wrócę. Na cały cykl Grand Prix złożyło się 6 biegów. Klasyfikację generalną na dystansie 10 km wygrał Kamil Leśniak.